czasem na dole takie sytuacje. Stysiu gniata drapaczek, malutki się dorwał do motylka. No Niunieczka jest tu, a tu ta nasza bohaterka. No, jesteś buźką jednak. Całusek i buźka to ładnie, może ci ktoś z bratem weźmie, ty Zołzo mała. Po co jesteś taka Zołzia? Ale widzę, że ty nie jesteś agresywnym kotkiem. To jest najważniejsze, ty go straszysz, tak? Fajnie. No i tak to właśnie nam tu mija czas. Dzisiaj taki dzień trochę stresujący, bo zawsze dzień zabiegów to jest dzień stresujący. No a ja muszę iść do drugiego kotka, bo on tam płacze, aż tu słyszę. On by chciał być człowiekiem po prostu, dla niego nie jest fajnie być samemu. Nie wiem skąd się taki kotek wziął w jacie śmietnikowej. Taki strasznie zaniedbany i głodny. No ale chyba miał dom, skoro nie boi się ludzi. Skoro jest taki miły. Jest takim miziakiem. Ale to będę mówić już o nim, jak będę u niego. Czemu ja tak strzelam dzisiaj do ciebie znowu tymi wyładowaniami? Jak on się cieszy, że ja przyszłam. Jak on ze skóry o mało nie wyskoczy. Jaki on jest fajny kotek. A chudziuteńki taki kochany. Chudziuteńki, ale już zaczął się lepszy dla niego czas. Lepszy los się zaczął dla niego. Tak, kochanie, o, jaki piękny kotek, piękny, śliczny kot. No i tak, on tak lubi się miziać, on tak lubi, on tak chce cały czas. I tu, jak przestanę, to zaraz będzie mnie zaczepiał, tak? Ocierał się, właśnie, to jest kitek. Jakie, słuchajcie, to są cudowne zwierzęta. No sami powiedzcie, jak one, ile one mają tego kredytu zaufania, jak one nie robią krzywdy człowiekowi, jakie one są oddane, jak one chcą, potrzebują, to jest niesamowite. Ja nie wiem po prostu, że ludzie tego nie widzą, uważają często koty za wredne, to są ślepi ludzie, którzy własnych emocji nie potrafią rozpoznać, a co dopiero emocje zwierzęcia. To naprawdę troszeczkę empatii trzeba, żeby zobaczyć to wszystko, co siedzi w takim zwierzątku, które po prostu potrzebuje kontaktu. Mówię, tylko mnie kochaj. Tak, i pod tym względem jest taki zupełnie jak człowiek. Tylko człowiek tutaj jest bardziej dużo wredny często. A to mówi, tylko mnie kochaj. Nieważne, co było. Nieważne, co mnie spotkało. Nieważne, że mnie jeść nie dawałeś, że mnie przeganiałeś. Tak, że mnie wyrzuciłeś. Nieważne. Ale mnie kochaj już, kochany. Chodź na kolanka, chodź malutki, chodź. Chodź na kolanka, kochany. Słoneczko śliczne. Takie słoneczko. No i dobrze. No i taki koteczek jest i życzę wam wszystkim miłego dnia. I on będzie miał dzisiaj ciężki dzień. Papa. Papa. No dzisiaj, słuchajcie, był wielki dzień dla wszystkich trzech chłopaków w tamtym pokoju, dla profesora Miotka i dla tych dwóch, którzy już po prostu zapomnieli, że mieli coś robione. Jest niesamowite, ale czują się po prostu świetnie, jak widać na załączonym obrazku. O, proszę. O, jak fajnie. O, jak fajnie się czują. Humorki mają. To niesamowite, jak ten ktoś wyrwał do mnie, jak usłyszał, że ja idę, to patrzyłam właśnie na kamerę, on po prostu biegiem z parapetu czy skądś z tak daleka do drzwi. Już się nauczył. To jest bardzo oddany kotek. Bardzo fajny. Ja się tak nim zachwycam cały czas. Ale chciałam też polecić Całuska. Bo Całusek jest gotowy, żeby iść. Całusek jest po prostu cudowny. Jest miziakiem. A poza tym mam do was wielką prośbę, moi kochani, ponieważ bo zgadzałam się na inne kotki.
I jestem trochę w tym, mam skurcz żołądka, jak to wszystko urządzić. I próśb mam po prostu tak wiele, że no potrzeba, żeby te kotki poszły do domu. No nie mówię o naszej Gryzeldzie, która jeszcze musi trochę zmięknąć, chyba że ktoś jest oczywiście chętny, no to proszę uprzejmie. Ale mówię o Całusku w tym momencie, że to jest kotek, który ma wszystkie cechy dobre zwierzątka domowego. Jest utuczony, jest po prostu pączkiem w maśle. Teraz został wykastrowany, wcześniej odrobaczony. Jest przemiły po prostu. Można go nosić na rączkach, można go tulić. Nie boi się niczego, jest bardzo fajnym zwierzakiem. I proszę, że może komuś zabiję serce do niego, to ja będę bardzo szczęśliwa. A ty czekasz, tak? To z tobą co się pobawić, a nie z tym gówniarzem. No a teraz już jeszcze wam mogę opowiedzieć. Więc tak, pani doktor oceniła ptysia na rok. Ząbki fajne, białutkie. Młodziutki kotek, utuczony jak nie wiem, tłuszczyk na brzuchu. No przepiękny, oczywiście wszyscy się nim zachwycali. Wszystko tam zrobił, dał sobie zrobić jak trzeba. Waży 4700, no więc jest kawał kota. Wszyscy się też zachwycali Całuskiem, który był też bardzo kochany. Całusek waży 3300, czyli też jest kawał kota. Jak na te swoje tam, nie wiem, 7 miesięcy, 6-7 miesięcy. No i cóż, jest taki Całusek, jest takim zwykłym buraskiem, no po prostu klasyczny kot, no klasyczny burasek. Mam nadzieję, że ktoś właśnie takiego kotka szuka i do takiego kotka mu zabije serce. Oczywiście muszę to wszystko napisać, bo nie każdy ogląda filmiki. Ale to już nie dzisiaj, bo dzisiaj miałam bardzo taki zajęty od rana do wieczora dzień. I jestem już bardzo zmęczona. Popiłabym się z wami, chłopcy, ale wiecie co, tak mi się nie chce. Wybaczycie mi to. Rano przyjdę do was na dłużej, dobra? O, zagląda. Zagląda nasza Gryzeldka. Czekaj, zobaczymy. Gdzieś, maluchu. A ty co powiesz na wędkę? Zobacz. No, popatrz. Co powiesz na wędeczkę? A co wyście tutaj? Słuchajcie, ale chłopaki, wy jednak jesteście po zabiegu. I takich numerów mi proszę nie robić. O, właśnie. No, oho, ho. No jak ty teraz tam zejdziesz? Czekaj, no. Proszę mi jednak nie skakać po wysokościach. Bez przesady z tym skakaniem. Aha. Jego roznosi po prostu. On się tak cieszy, że ja tu jestem. On się tak cieszy. No. Oj, zwalił cię. Widzisz. No ty taki duży jesteś i tak pozwalasz mu na wszystko. Także dobra, jeszcze muszę iść, bo najbardziej to mnie jednak niepokoi ten rudzielec i muszę iść zobaczyć, jak on się czuje. Hej, hej maluszku. No jak się kotek czuje? Apetycik ma. No już jest po wszystkim, najgorsze za nim. Teraz już będzie dostawał dobre jedzonko. Teraz już zadbamy o kotka i będzie wszystko dobrze. Jeszcze zaraz pokażemy, jaki on jest cudowny. Taki kochany. No, maleńki myśliczny. Mam nadzieję, że wszystko będzie z tobą dobrze, że będziesz miał szczęśliwe, dobre życie, kochanie. Wiesz? Tak, kochany mój. Tak, moja bączka. Ty jesteś taka bieda w porównaniu z nimi. Jesteś takie kości po prostu tutaj na wierzchu. Taki jesteś, taki przeszarzały, zaniedbany kotek. Nosek masz podrapany, tak? Ale łóżka czyste. Zrobiliśmy ci badania, wyniki wszystkie. Czekamy na to, co będzie. Dobrze.
dobrze?